Występują. Noe siedzi przed chatą i obgryza paznokcie. Pan ukazuje się w formie materialnej. Pan. Witaj Noe, synu mój, bogobojny. Noe. A, cześć, Mistrzu. Wolałbym, abyś się do mnie zwracał, Perpanie. Dobrze, mój Perpanie. Samo panie. Dobrze, samo panie. Dobra, dobra, cofam. Mów jak chcesz. Dobrze, Mistrzu. Chodzą słuchy, że troszkę popada. Susza, mogłoby trochę pokropić. Trochę więcej niż trochę pokropi. Mruga porozumiewawczo okiem. Co się mistrzowi w oko stało? Yy, mrugam do ciebie porozumiewawczo. <grym> to mógł mój pan od razu powiedzieć, bo myślałem, że tik takowy mistrz mój posiada na taki tik. Najlepiej odchód osła przyłożyć. Nie, to nie tik. No już dobrze, no pomóc chciałem. To, to co z tym deszczykiem? No i z tym właśnie do ciebie przychodzę. Będzie padać i to sporawo. Bardziej niż w zeszłym tygodniu? Bardziej. Żeby mi tylko nowa lijek nie zalało. Zaleje. No, to niedobrze. Będę je musiał na wyższym tarasie posiać. Tam też zaleje. Uuu, to na szczycie górki posiać będę musiał. Tam? Też zaleje? No. Ale zaraz, szczyt pagórka jest wyżej od dachu mojej chaty. Patrzy ku górze. No, mówiłem przecież, że popada. A Instytut Meteorologiczny nic nie zapowiadał. Bo to ateiści. A, rozumiem. Ale skończy się ich niewierność, niech no tylko popada. A no właśnie, to może zamiast jak a sam jakiś szałas na pagórku postawię, gumiaki założę, może nie przemoknę za bardzo. W tej właśnie sprawie do ciebie, Noe, przychodzę. Gumiaki nie pomogą, a szałasik, to wiesz, gdzie sobie możesz postawić Gdzie? W... Gaju Oliwnym. Nigdzie. Zapomnij o szałasie. Tu o inną konstrukcję chodzi. O Arkę. A, o Arkę. A co to takiego? Taka wielka łódź. A, ale na co mi taka wielka łódź? Jak ja mam tylko teściową żonę, dwójkę dzieciaków i kota, a jakby tak się sprężyć, to... Dwójka dzieciaków i kot pozostaje. To my sobie lipę wydrążymy i kajaczek, co się zowie, zrobimy. Dupa ta ma nie kajaczek. Ojciec mój w trzech osobach wkurzył się znacznie na ludzi, na to, że w brudzie moralnym się taplają, w sprośnościach, w luksusie się pławią, a na tacy nie ma kto dawać. I postanowił, tu pan wyciągnął z widek papirusu. niniejszym postanawiam utopić tych wszystkich popaprańców z wyjątkiem nowego, bo mi się jego morda podoba. Hmm, wszystkich potopić? Co do jednego. A co, co z bydlątkami? Szal je topić, choć na tace też nie dają. To fakt. A właśnie do tego nam jest arka potrzebna. Załadujesz tam po parze różnych animalsów i jak woda opadnie, to one się potem już same rozmnożą. O Rzeszku, to transatlantyk nam jest potrzebny. Arka wystarczy. Tja, a słonie też bierzemy? Oczywiście. To nie wystarczy. Dwa takie wlezą i nie dość, że kupę miejsca zajmą, to jeszcze przechył zrobią i się wszyscy możemy do wody wykopytnąć. Nie wierzysz w moc pana? Wierzę, wierzę w moc pana, w moc kota, ale nie chciałbym być w jego skórze, jak mi taki elefant teściową nadepnie. Oj, nie chciałbym.